Nawet Tarzan już miał swoją akcję, tak to samo może jak być Elioja. Świetna ścieżka od Tarzana. Popatrz na to, obchodzi tę wizję. I w tym momencie Armut no nie ma pewności, gdzie znajduje się przeciwny dżungler. Oj, to będzie naprawdę groźna. Przypomnijmy, Armut nie ma błysku, to będzie eliminacja. To po prostu musi być eliminacja. Hopka, chyba nie na zbyt wiele. Tarzan z pieszą krwią. Czyściutkie zagranie i pięknie wyczekane przez Tarzana najpierw. Ale dalej Mad Lions odpowiada pięknym za nadobne, ale naciskany na topie, zesnerowany Elioja swoją dziną. Stara się dalej go obijać, ale te umiejętności po prostu Valeya nie trafiają i idą dalej pod drugą wieżę, ale te punkty zdrowia przywracane, jeszcze Humanoid musi za nim flashować. O Rety, i pytanie, czy nie musi tutaj zginąć. Fala nadchodzi, no właśnie, Humanoid będzie próbował kupić jak najwięcej czasu. Humanoid da tutaj executa, no ale nie był w stanie go uderzyć. Ale chyba, no na pewno czerwone światło nadchodzi tutaj. Oj, a Kamil nie ma swojej hopki w tym momencie. Ale wykorzystuje tę słabość. Armut jednak stara się jakkolwiek tutaj ograć przeciwników i udaje mu się to. Humanoid jeszcze z teleportacją. Oj, I chyba przesadził w tej sytuacji, chociaż obok pojawia się Icon. Humanoid będzie martwy, nie zdąży steleportować. Armut dosłownie 10 punktów zdrowia, stara się uciekać za Iconem, przeskoczy za te golemy i ucieka. Tak po prostu. Tak jest, ta hopka się... A co to jest za próbka statystyczna tak naprawdę? Często w ligach czekamy na połowę sezonu, żeby wyciągać bardziej konkretne wnioski. Ale spójrzcie, teraz na to Humanoid w ogromnych tarapatach. Nawet teleportacja Armuta nie uratuje jego życia, mimo tego, że Armut chociaż w formie Madlając mega... Nadchodzi, Armut w formie mega, tak jak mówisz, będzie tutaj szkoła ultimate'a i trochę go znajdzie, lecz teleportacja również od LNG. To chyba była zła walka od Madlając, tak po prostu. By nic więcej do dodania, bo wchodzisz 3 na 4, jeszcze teleportuje tutaj Icon. Eliminują Elioje bez większych problemów. Kaiser staje się jakkolwiek ubezpieczać. Świetne debox. Tarzan wchodzi jeszcze głębiej. Kaiser musi poświęcić swoje życie. Icon dosięgnie go za pomocą swojej kulki. Obok znajduje się Karzy, ale wie, że nie może zbyt wiele zdziałać. Tarzan... W sensie, no, Elioja dobrnął do tego statusu, do którego Tarzan dobrnął w Griffin o wiele później. Chociaż teraz na górnej alei jakieś wymiany. Armut, za moment forma mega. Icon jest zupełnie tutaj, mam wrażenie, poniżany przez tureckiego toplanera. Jeszcze Elioja tutaj podchodzi. Chyba będzie w stanie zdobyć to zabójstwo. Świetny stopwatch, który kupuje trochę więcej czasu, ale ta teleportacja nie dojdzie do skutku. Alej został ją przerwaną przez Humanoida. Ten będzie musiał poświęcić swoje życie, ale tym samym Mad Lions odpowiada na górnej alei. Upada tutaj Tarzan. I czy nie będą chcieli, żeby ktoś jeszcze upadł? Będzie musiał tutaj upaść, ale Kaiser po raz kolejny. Kurtyna zza pleców od chińskiej drużyny. Neymora jest w stanie wyeliminować błyskawicznie przeciwnego midlanera. Na ich barkach będzie leżał w tym momencie ciężar nadchodzącej walki od LNG. Armut stara się znaleźć jakąkolwiek flankę. Elioja podchodzi do smoka, ale nie jest w stanie go zabrać. Iwondi z kolejnym zegarkiem, ozłocony support LNG. Kupuje coraz więcej czasu, ale Karz jest w stanie go znaleźć, ale zapłaci za to swoim życiem. Piękny kopniak od Tarzana i tym samym wystawiony Elioja na pożarcie. No tym razem niestety nie lwów. Kaiser upada po raz kolejny, biorą smoka, biorą 4 lwy, idą prosto po wieżę i prosto po barona. Karz się przestraszyło tego, że Karzy jest pod wieżą. Jakby pociągnęli tutaj za spust, Tarzan no nie miał flesza, może to o tym zadecydowało. Teraz jednak Armut, niestety, a może i stety, przykuwa do ściany Tarzana. Karzy ale dobrze tam broni. Jak to LNG, po prostu się ozłaca. Dokładnie tak Karzy z czerwoną i białą bronią, ale Alej znajduje piękne wejście. Kurtyna jeszcze spowalnia i dobija powoli Mad Lions. Ale z drugiej strony, czy LNG po prostu bez większych problemów nie dokończy tej walki? Icon piękny, Scatter the Weak i triple kill na jego koncie. Tarzan przykleił się wręcz do przeciwnego toplanera. Humanoid jako jedyny pozostaje przy życiu, ale pozostaje też na dolnej alei, a LNG z Baronem na żorem wygląda, jakby chcieli tę grę po prostu skończyć. Bo Mad Lions zostało po prostu zdemolowane przez LNG. Pojawia się teleportacja, Humanoid jeszcze przy życiu, Everfrost gotowy. Jeżeli jakimś cudem Humanoid mógłby tu uratować, to byłaby to jedna z najlepszych sytuacji dla Mad Lions, ale to jest po prostu niemożliwe. Mycha to nie jest zwykła gra, to jest stomp przeprowadzony na Mistrzach Europy. Niewiarygodnie wyglądające LNG grające w ten sposób.